Moda. Kolejny odcinek o modzie. Oczywiście mówimy o modzie, ale będę mówił o modzie. Znaczy, mówię o modzie, no bo wiadomo, że mówię o modzie, ale myślę o czymś troszkę innym. Bo moda, według mojej znajomej, polega na tym, że nagle czegoś fajnego nie można kupić. Bo wyszło z mody. I tego po prostu nie ma w sprzedaży. I jestem przekonany, że ta moda, i tu mam na myśli nie tylko jakąś Balenciagę, nie jakiegoś Konwersa, mam na myśli, że nagle wszyscy używają Facebooka. Jest moda na Facebooka. Mimo, że istnieją inne formy komunikowania się. Nagle wszyscy używają Skype'a. Mimo, że są inne formy komunikowania się. Nagle wszyscy używają zdrowej żywności. Mimo, że ona wcale nie jest ani dla nas dobra, ani zdrowa. Ta, która jest używana, uważana za zdrową. I to, co chcę przekazać, że jeżeli ktoś uparł się, że mu bardzo służy żywność bezglutenowa, to przyczyną tego, że on się uparł, jest to, że coś usłyszał na temat żywności bezglutenowej. I myślę, i uważam, i jestem przekonany, że tak jak w średniowieczu wierzono w czarnego kota, że przynosi nieszczęście, że wierzono w różne inne zabobony, to współcześnie ludzie wytwarzają podobną ilość zabobonów. Człowiek nie potrafi żyć bez zabobonów. Pewna doza zabobonów, bzdurnych przekonań pozwala człowiekowi wierzyć, że można być szczęśliwym.